znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Miło cię widzieć, Dick. Co? Ej, Alkaj, chciałem zobaczyć, co masz. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Dobry wybór. Dobra, jasne. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze. Hejka, Deacon, prawda? Hej, Zani. Ręce masz czyste? Do zobaczenia, Deacon. O, cześć, Dick. Zaczekaj. Cześć. Czy ktoś się zgarnął? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Okay. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. Wtedy wszyscy nie będą zawsze stracić. Tak, to prawda. Tak. Do zobaczenia. Tak, jestem. Miki powiedziała, co zrobiła. Ja bym nie mogę tak. Chciałem się tak. Pamiętam jeszcze, jak pojechała w górę. Spoko. Tylko żałuję, że nie zdążyłem zabić jej. Zrobiłeś, co mogłeś. Jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru. Boozer, zgłoś się. To Dick. Pewnie śpi. Dick? To ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. Rachu, po pracy z łopatą przez cały dzień odpływam, kiedy tylko się położę. No a to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocne tango z hordą. Ej, nie martw się o to. W sumie to ty wybrałeś się na imprezę. Ej, muszę się strzemnąć. Pogadamy później. Bye. Hejka, Deacon, możesz do nas wpaść? Jasne, Ricky. Pewnie masz dla mnie jakąś robotę. Okej, okay, wpadnę do was. Bez odbioru. Metalowa rurko. Gdzie jesteś? No. Wykorzystam to. Tu cię mam. Powinna się nadać. Nóż. Gdzie ja niby znajdę ten nóż? Zaraz. Gdzie był ten sklep sportowy? Thank you.
Zaczekaj, zaczekaj. Już idę. Chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Nie, nie. Gdzie? Gdzie? Pójdę. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Dziękuję bardzo. Myślałem, że się tam przekręcę. Powiedz, że to był Dicko. Będą wiedzieć. Trzymaj się z dala od głównych dróg. Okej. Kanister. Tutaj jest. To teraz muszę tylko znaleźć nóż. Dobra, rozejrzyjmy się. Znów mam drop. Szlak, nie w tę stronę. Zły kierunek. Turendy. Mam cię. Gniazdo. Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. Potrzebuję trochę złomu. Potrzebuję złomu. Zamknięte. Nie da się.
Następne gniazdo. Do dzieła. Cholera, snajper kołuje.
Będzie działać. Hej, Dick. Cześć, Dick. Ten twój motor, nie trzeba mu paliwa? Poczekam. Nie, 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 będę miał oko na inne rzeczy. Do zobaczenia. Ktoś chce tu wejść. To tylko Diko. Kiedy, sam wiesz, byłem z klasą, uczyłem angielskiego. Hej. Hej. Mam te części, o które prosiłaś. Świetnie. To wpadnie niedługo, a zobaczę, co da się zrobić. Ricky... Dzięki. Luz. Buzer to jeden z nas. Ale nawet... Mój mąż kolekcjonował narzędzia tak jak ja ubrałem. Jednak powóz. Mam dzisiaj niezły towar. Baz. Dobra, załatwione. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Do zobaczenia. Hej, jak leci, Dick? Jak leci, Joe? Szukasz może czegoś specjalnego? I słusznie. Okej. Tak, dobrze. Dobry wybór. No. Hej, Dick. Bądź ostrożny. Zacząć. Dick, dzięki Bogu. Co się stało, nie Ricky? Wiem, znasz faceta nazwiskiem Joshua Harper? Harpa? No tak, znam go. Nigdy nie ufałem temu sukinsynowi. Nosił czarną bandanę owiniętą wokół głowy, jakby był jakimś zasranym hipsterem czy coś. Najwyraźniej miałeś nosa. Gość strzelił Danowi Lane'owi w plecy. Poszło o karty, a potem prysnął. O Jezu, gdzie teraz jest? Patrol widział, jak zmierza na południe. Byli za bardzo przerażeni, żeby go zatrzymywać. Chyba spotkał się z grupą włóczęgów. Naprawdę przyda nam się twoja pomoc. Dobra, to zajmę się tym. Zaznaczyłam miejsce, gdzie go widzieli. Dzięki, Dick. Deacon St. John, co u ciebie? Baz. Gdzie to cholery? Dick, jesteś tam? Mam nową protezę dla Buzera. Poprosiłam Adi, żeby go poszukała i wysłała do mnie. Świetnie, świetnie. Ricky, ja zaraz tam będę, bez odbioru.
Dick, znalazłeś go? Tak. Słyszę strzały. Nie, no, tylko tu jest rój, który dopadł go, zanim mnie się to udało. Jezu. Dobra, wróć z jego bandaną. Ludzie Dana będą chcieli mieć dowód, że nie żyje. Okej, okay, tylko może być trochę uświniony, ale jasne, spoko. Spoko, mam ją. O, matko, ale uświniona. Muszę wrócić i pogadać z Ricky. Zaktualizować kredyty. Teraz prosto w te okay. Bruzdę. Okej, okay. Łapię. To teraz to umocuję, dobra? I od razu lepiej. Okej. Okay. Hej, bracie. Zobacz, co zrobiła Ricky. Co? Mam nową zabawkę. A, to było akurat... Wygląda zajebiście, buzet. Hej, mógłby być jednym z tych pieprzonych muszkieterów. Hangar! Jebany wieczysty. Okay. Ha! Hey. Ha! Wow, może to jednak nie był taki dobry pomysł. Może. Okej. Okay. Cześć, Ricky. Tu jest bandana Harpera. Ale uświniona. No, to samo powiedziałem. Dzięki, Dick. Przekażę ludziom Dana. Mój mąż kolekcjonował narzędzie tak, jak ja ubrałem. Szkoda, że ich teraz nie mam. Może jakoś pomóc?